rodzice. Mój tato pochodzi tam z Łódzkiego, teraz to Sieradzkie chyba jest, o ile dobrze pamiętam. No z Wielunia, koło Wielunia, 10 kilometrów od Wielunia, nie? Moja mama też, znaczy mojej mamy rodzice, też stamtąd. Tylko, że potem osiedlili się koło Szczecina, tam, prawda? I tam już pozostali. Babcia moja wyjechała do Francji przez tam parę lat ze swoimi siostrami, bo ona nie była sama, tam były ich trzy siostry, więc one tam jakiś czas w tej Francji były, nie? I potem moja mama bardzo się stęskniła za tą swoją mamą, no i napisała, żeby wróciła. No i wróciła tutaj, nie? I ta druga siostra też, ale to już wszystko nie żyje, to już nie ma tych osób, nie? No, te wszystkie ciotki to zdjęcia mam, zdjęcia to ja mam jeszcze. Takie właśnie, takie czarno-białe, nie? To po prostu są. Natomiast tato mój, no to, no co, było ich też sporo w domu, pięcioro chyba też, nie? No to każdy się chciał usamodzielnić gdzieś. Ja się urodziłam w Byczynie. To jeszcze wojna przecież była, nie? Grudzień 44. Także ja się tam urodziłam. No i co, gdzie to było? Wie pan, że to było wszystko pod słomą, nie? Chaty były takie, no gdzie to tam była? Dwie izby tylko takie. No i musieli wyemigrować, nie? No, taty brat tam gdzieś został we wojsku, nie? A to resztę, no to już nie żyje. I już to wszystko odeszło. To już nie ma żadnego z tych pokoleń. Także, no i tato tu przyjechał właśnie z tym swoim kuzynem. Najpierw on przyjechał tutaj, nie? I tak został. Został w Szamotownie. Tutaj pracował jakiś czas, nie? No my do szkoły poszłyśmy i tak to zostało, nie? Nie miał chyba zamiaru nigdzie, no bo jak tu zostało to mieszkanie, no to osiedliliśmy się. No i a w którym roku to już nawet nie pamiętam, bo nakaz kupna tato dostał. Z urzędu i mam dokumenty, wszystkie mam od samej podstawy. Który rok to był, to nie pamiętam. I mieszkaliśmy pod jedynką, bo taty kuzyn przyjechał wcześniej i na górze było wolne tam, gdzie moi rodzice mojego męża mieszkali. Ale jak już przyjechał mój ojciec, to już to było zajęte. Więc myśmy razem mieszkali na parterze, nie, w jednym pokoju, oni tam mieli kuchnię i pokój, nie? Natomiast my tam mieszkaliśmy jakiś czas, dokąd ci Cygani się nie wyprowadzili. Ja osobiście jeszcze z tą Cyganką się bawiłam tutaj. Tak. A tutaj, gdzie ja teraz mam kuchnię, to była stajnia. Tu była stajnia, bo tu był pokój z kuchnią i pokój z kuchnią, nie? Były dwoje drzwi, o tak jak pan tam widział na tym, tutaj na jednym z tych zdjęć. To jest, o, to nie było tego ganku, tylko była taka wnęka i tu były drzwi, i tu były drzwi. Czyli to był pokój z kuchnią i tu była ścianka. A jak nas okradli, no niestety musiał tato wyburzyć tą ściankę, nie? Bo no, już ja miałam, do pierwszej klasy chodziłam. Mamy wtedy mojej nie było z tymi siostrami moimi, wyjechała do mojej swojej mamy. A nas w tym czasie okradli. Ci Cyganie byli wspaniali, naprawdę. Taki tabor mieli po prostu i oni się wyprowadzili, no ale na górze mieszkaliśmy tam jeszcze, bo tam takie były. No i trochę mebli tych poniemieckich zostało jeszcze. Niewiele, niewiele co prawda, ale zostało tam chyba, pamiętam, dwie szafy zostały. No i tak moja mama też trochę szyła, no i dorabialiśmy się na nowo. Mój tata pracował w Szamotowni przecież od samego początku, nie, potem w Jaroszowie zmienił trochę. I po prostu, no myśmy poszły do szkoły już potem, prawda, ale powiem panu, że niewiele z tej szkoły pamiętam. Takich, to najbardziej, to znaczy tak, rozrabiaka to ja byłam,
Fudaleja, no to był dopiero tak z lat szkolnych, ale to już była siódma klasa. Zostawił nas ten kierownik po lekcjach, nie? Kazał nam do piątej, żeśmy siedzieli. Nikogo nie było w klasie, jak przyszedł. Ponieważ po rynnie i po szmatach, jakie mieliśmy tam, powiązaliśmy, spuściliśmy, nikogo nie było. Ale to był kolega mój taki wspaniałomyślny, nie? No, to tak najbardziej. No, potem no, moja koleżanka była fryzjerką, no już jest na emeryturze, Bożena przecież. To ile jej się dostało za to czesanie w tej szkole, to tylko ja wiem, nie i moje koleżanki jeszcze. Tak, nie było asfaltu, nie było. Przecież nie było, nie było gazu. To znaczy być może, że tam dalej było, ale myśmy tutaj nie mieli. Nawet licznik od wody nas, to był tam, gdzie w tej chwili jest, tam od Jakubowskiego jest ta skrzynka elektryczna, nie? To tam był licznik z wodą, nie? To dopiero potem, jak myśmy się już pobrali, no to przekopaliśmy aż tutaj do domu, nie? No bo jak tam licznik? Woda była. Woda była, tylko że nie było odpływu żadnego, nie? Dopiero szambo wybudowaliśmy i to dopiero wszystko idzie do szamba. Także nie było. No i gazu też nie. Gazu nie było. Gazu też dopiero, nie wiem w których latach, 65, gdzieś 70. W 70 latach dopiero gaz tutaj po prostu dociągnęliśmy. I cóż ja jeszcze mogę panu powiedzieć? Ta ulica krótka, która tutaj jest, w lewo jak pan skręci, to były takie garaże duże. Nie wiem, co w tych garażach było już, bo nie mam pojęcia. To człowiek mały był, to tam nie zwracał na to uwagi. To tak jak kiedyś były te stodoły na szynach, takie na kółkach, takie te drzwi były niezamykane. A na końcu tego budynku tam, który jest w tej chwili, istnieje, to była chyba jakaś kuźnia, czy to był jakiś warsztat ślusarski, tego panu nie powiem, bo nigdy tam nie byłam, ale wiem, że no i nazwisko pamiętam tego pana, nie? Hamon się nazywał. Dawno już nie żyje, a dopiero teraz jego żona zmarła niedawno. Była trochę młodsza od niego. I z tyłu jeszcze tam był ja miałam 7 lat, tak, 7. Już do szkoły chodziłam. I jeszcze był sklep z tyłu. Tam w tej chwili to są mieszkania zrobione, ale tam już od strony krętej, nie od krótkiej, tutaj tylko od krętej. Nie wiem, czy tu gdzie staw jest. Tam jest na tym nasypie, to chyba był bunkier jakiś. O ile ja jeszcze jako dziecko pamiętam, takie były drewniane drzwi na taką wielką kutę zamknięte. Ale czy tam jest jeszcze pod spodem coś na tym nasypie tutaj? Od strony ulicy, jak oni tam zrobione teraz jest, nie? Ale nie mam pojęcia. No więc na samym stawem pan tam miał jeszcze co? Łódki, szatnie, no i wszystko było jeszcze, prawda? Ludzie się normalnie kąpali, nie? Nie było tyle ścieków, co dzisiaj, że wpuszczają do tego, nie? Także to... Nie pamiętam, żebym korzystała z tych kajaków, ale wiem, że były, bo szatnie były, tak jak tam dalej ma ten wysokie drzewo, które tam jest, nie, to tam resztówki jeszcze, a to jeszcze no 20, może 30 lat temu zostały te fundamenty tam chyba zasypane czy rozebrane. No, tam były normalne szatnie, nie, tam były zawody sportowe jakieś na pewno, nie. Także to tylko jeszcze pamiętam. No i ten na 1 maja to przecież był piękny cmentarz. Przecież tam były takie zabytkowe figurki, że ja nie wiem, gdzie to się, jak to się stało, że to wszystko rozgrabili, zniszczyli to wszystko. No tam jeszcze co nieco jest, ale to już jest resztówka taka, prawda? A tam były takie ładne posągi, naprawdę. No. Także tam był taki cmentarz trochę, no ładny, był zaniedbany, co prawda rzeczywiście, bo nie wiem dlaczego tak się stało. A powiem panu, że zapewne go tutaj jeszcze
naczelnika, bo to jeszcze był naczelnikiem, ale nie tego z Mickiewicza, tylko taki inny był. Pytał się, co zrobić z tym ruskim cmentarzem, nie? A ja mówię tak. Ja mówię, proszę pana, jest pan człowiek? Jestem, ja mówię. A patrzył pan, ile lat mają ci, którzy są tu pochowani? Bo tu jeszcze chyba, no, z 20 lat temu to jeszcze kogoś znaleźli gdzieś tu w okolicach i go tutaj zakopali u nas, nie? Dołączyli do tego. Tam widocznie było nazwisko, wyryli tam to nazwisko. Ja mówię, to jest chłopak, który tu przyjechał i on nawet nie wie, że nikt nie wie o tym, że on tu jest. Ja mówię, no i tak został ten cmentarz. No, Urząd Wojewódzki dofinansowywał i się utrzymywało po prostu. No, nie wiem, na dzień dzisiejszy, bo tam też nie idę w tamtą stronę rzadko. Także to jeszcze pamiętam na tyle. To, co jeszcze człowiek pracował, no to trochę się jeszcze pamięta. Tu, gdzie jest nefryt. Ja nie wiem, czy tam była scena jakaś, tam były balkony, tam były, nie? A potem wie pan, co zrobili z tego? Ubojnie. A, i Waliszek tam jeszcze miał przecież taki, bo to był taki jeszcze jeden budyneczek w tą stronę, prawda? I tam Waliszek, tam była księgarnia i Waliszek miał pierwszy taki sklep, jak to mówią, masło, widło i powidło. To był taki, wie pan, oni sami tam robili na przykład nieżurki, tam takie na święta, prawda? To u nich to można było kupić właśnie. No to pamiętam, że jeszcze i tam, kto jeszcze? Tam jeszcze był krawiec, Janiczek jeszcze. Tak, to tam tak było, nie? I to obok stał kiosk ruchu przecież też. No i co ja jeszcze panu mogę powiedzieć? No tutaj rozebrali... Tu, gdzie jest park na Armii Krajowej, tam za nefrytem, to był budynek przecież tam. On stał tak prostopadle do Armii Krajowej, nie? No, tutaj to rozebrali. No, bo tu, gdzie Kozłowski ma na przykład tą piekarnię, no to była tutaj kiedyś knajpa. Taka, nie? No, to właśnie ta... tego pana, co ja się pytałam, żona, to ona tam pracowała, nie? To potem, jak przy tych zmianach zrobili, to szamotownia ten budynek wzięła chyba od urzędu, jeżeli tak, no nie pamiętam, ale zrobili mieszkania, nie? Na przykład. No i tutaj ten plac taki też, co tam koło tej szkoły, bo tam na Szkolnej to była też szkoła, nie? To posprzedawali na mieszkania, nie? I tam nie było tych sklepów takich, które w tej chwili są, prawda, nie? To nie było. Tu na dole, gdzie jest Caritas, u góry na tym pierwszym piętrze, to była duża sala. Tam była duża sala, tam było pianino i tam myśmy się spotykali, nie? Bo to potem któryś to tam ksiądz przerobił to wszystko, to ja nie wiem, tam były dwie takie sale, nie, one były ścianami odgrodzone, nie, a potem tam każdy sobie poprzerabiał, nie. No niewiele, co człowiek już pamięta, no ale pamięta się jeszcze trochę. Także, no nie wiem, co bym jeszcze mogła ja panu powiedzieć.